Witam wszystkich w kolejnym odcinku. Jasne, już powypuszczaliśmy. Tutaj wam pokażę. O, tamten jasny, ostatni. To dzisiaj dopiero przyszedł. O, tamten. On ma białą obrączkę. Czekajcie. O, białą obrączkę ma. Jak możecie zauważyć, białą obrączkę ma. Dopiero przyszedł, to wypuściłem kilka sztuk. Teraz te wypuścimy wszystkie. Zobaczymy, jak będą latać. Z 23 sztuk zostało. Nie będę ich ganiał. Z 23 sztuk zostało. Zostało 21. Ten, co przyszedł dzisiaj, to on się nachodził wczoraj. O, te to są świeże właśnie. Tak jeszcze nie siadają. 26 został 21. Tak jak widać. Trochę się wlatały niektóre, niektóre nie. Niektóre mniej latały. Niektóre więcej. Szły w 3 sztuki na przykład. Później wracały w 2. Później tak się schodziły. Tak cały czas latały. Się schodziły. Jakby sąsiad był to i by spędził, to gorzej trochę by było. Może wam pokażę w długu. Tamten też jest świeży. Ten też. I tak jak widać. 26 tam 21. Tamten u góry też jest świeży. Gajęć ich nie będę. Nie będę ich poszył. Takie bociarki, które na to wychodziły. Tutaj to samo. Te wszystkie wyleciały chyba. Ta, nie, tutaj jest jeden. Taki. Mogło być lepsze, ale no co zrobić. Wtedy tak siedzą sobie. Ten, co przyszedł dzisiaj, to na stodołę usiadł. Rano go jeszcze nie było. Później dopiero przyszedł. To będą się zrywać też. Ale już nie będą latać tak jak wczoraj. Będą się zrywać bardzo. Cały czas zrywać się i iść. Może za 2-3 dni będziemy ganiać już się. Niech one się bardziej obstalują. Jak same się zerwą, to będzie dobrze. Ganiać ich nie będę. Wszystko się pierzy. Ciężkie są, nie chcę mu latać. Jeszcze siwek wczoraj taki przylatuje. Jakoś od, nie wiem, 4-5 dni przylatuje siwek. Siada na dach domu. Później leci w tamte drzewa gdzieś. Albo tam gdzieś leci. Leci, siada gdzieś, przylatuje i tak co chwilę. Na dachu wczoraj chyba usiadł. O, te się już zrywają. Tam już wszystkie siedzą.
Za chwilę się wszystkie poderwą. Tam jeszcze jest ostatni młody rapsiaty. O, tu też jest motyl młody jeszcze. To są ostatnie już, co są młode. Dwa są chyba białogony. Dwa są białogony rapciate, jeden motyl. To tyle chyba z tych ostatnich młodych. To wszystko się pierze. To na przykład będzie fajne. O, to będzie fajne. To jest właśnie ten ostatni młódek. Kilka fajnych będzie tutaj. Które się pobierzały już. Taki motylek. A też jest z tego roku, to był ogon krapciata. Wszystko tak jak widać. Dopiero je wypuściłem. Trzeba będzie budę wyczyścić, bo brudno jest. O, tutaj taki też się pierze już, kurczek jest. Budę trzeba będzie, bo brudno już jest. O, ten jest ładny na przykład, łóżnek. O, taki koordynatik grochowy. Kilka tutaj takich fajnych się znajdzie. Ale takie są mniej więcej. O, ten też jest ładny ogon. Bez kuperka, bez niczego. Czyściutki. Same takie będą, to będzie dobrze. O, ten też jest świeży. Ale one jeszcze obstalowały raczej. Może jak się zerwał, to się zerwał. Ale nie powinny pójść. O, takie wyszwance. Rapsy dopiero odrastają. Tam jest drugi u góry. Tutaj brałem minderki, trzeba będzie samca przynieść. Ona też ma rapsy pościerane. Czy miała trochę mniejszy niż ten wyszwanc. Przynajmniej takie wcześniej miała. O, ten też jest właśnie świeży. Nie, jednak nie. No, takie białogolki powychodziły. O, taki wyszwanc. Żółte takie same będą miały rapcie. Tylko na budzie się to. O, ten też jest właśnie świeży. Jedzą sobie.
Może żółty też wyjdą tu w szwance. Siedzą tutaj. One normalnie w górze latają, te wyszłance. O tak. One normalnie w górze latają z gołębiami. Jeden z gołębiami jeszcze nie, drugi nie wszedł jeszcze w gołębia. A tak będzie się coraz więcej ich gadziało. To powoli złapią się w kupę wszystkie. Dobra, ja sobie siedzę. Dla tyle będzie w tym odcinku. Pozdrawiam wszystkich i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.